Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Twierdza Krzewiec. Na początku chciałem podziękować za 1500 subskrypcji. Dzisiaj właśnie tyle przebiliśmy, więc mówię z racji taki, no przecież nie dam wam, w sumie to będzie jutro, nie dam wam jutro jakiegoś takiego słabego filmu, gdy tutaj jest 1500 subskrypcji, więc dzisiaj będzie turniej, ale nie martwcie się, w sobotę i w niedzielę również będzie kolejny turniej. Ostatnio pojawił się pomysł, żeby właśnie zrobić takie testy zamków, taki turniej pomiędzy tym samym botem. I był pomysł jeszcze, żeby zrobić to z wieprzem. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądał najlepszy zamek wieprza. Zaraz wyłonimy tutaj zwycięzcę, który to wieprz będzie najlepszy. Oczywiście będzie 8 wieprzy. I tak samo przypiszemy od 1 do 8 te wszystkie zamki, które tutaj są. Zaraz zobaczymy, jak to się jeszcze wylosuje. Idziemy do koła losować, który wieprz będzie się bił z którym. No i zaczynamy. Dobra, mamy koło. Wszystkie wieprze wpisane. Zaczynamy losowanie. Zobaczymy, jak to będzie u wieprze, bo na przykład u Fryderyka było widać, że jednak ten zamek numer 7, zamek numer 8 były znacznie lepsze. Gospodarka była tam na tyle dobra, że przewyższał te pierwsze 5-6 zamków na tyle, że był w stanie rekrutować o 200 jednostek więcej w tym samym czasie, co jest bardzo dobrym wynikiem. Ok, wieprz numer 5 będzie się bił z wieprzem numer 7. Wieprz numer 7, odrzucamy, to jest para numer 1. Ciekawe, które zamki tu na siebie trafią. Ogólnie obstawiajcie, który zamek tu będzie według was najlepszy. Wieprz 3. Ja w sumie obstawię ten mój ulubiony z 5 basztami. Wydaje mi się, że to będzie najmocniejszy zamek. Na to liczę. Wieprz 6. I zostały nam jeszcze dwie pary. Wieprz numer 2 będzie się bił z wieprzem numer 4. Coś czy. No i bardzo dobrze wyczułem. Ok, czyli zostaje tak i tak. Dobrze, a zatem zaczynamy. I mamy tak, pierwszy pojedynek to będzie wieprz numer 5, czyli wieprz o kolorze czarnym, książę słoniny kontra książę wieprzowa. Wieprzowo? Ciekawe, czy jest taka miejscowość. No, jest w sumie ciekawa sprawa do sprawdzenia. Aha, dobra, muszę przede wszystkim ich wyrzucić. Mogłem sobie zostawić już tą dwójkę potrzebnych. Ok, no i idziemy, i chyba zamek numer 7 to jest ten mój ulubiony, więc ja na niego będę stawiał właśnie. Mapa testowa, 40 tysięcy, zamek, czyli jasno-niebieski to będzie mój typ. Dobra, zobaczymy, czy się jakoś rozlosują dobrze. To już widzę, że to nie jest ten zamek, to jest właśnie zamek numer 6. Dobra, zrobili te same zamki. Ok, teraz ten robi ten większy. No i ten też musi robić ten większy. Czemu mnie zawsze tak prankujecie, no? To teraz, no nie, no na odwrót. Zamek numer 7 i zamek numer 5. Zaczynamy. Oczywiście duże ataki są ustawione. Więc tu już będą zbierać dużo jednostek. Ten turniej wieprza może być o tyle w sumie wolny, że wieprzek wyda te 40 tysięcy, to wcale nie będzie mu tak szybko szło. Okej, okay, jadą tu kolejne katapulty. I to jest właśnie najlepsza chyba taktyka. To będzie naprawdę dużo dawało w tym turnieju wieprzów. Ponieważ... O ty, ale spryciarz, patrzcie jak wyszedł. Okej, okay, na razie powoli sobie rekrutują te jednostki. No u wieprza w sumie może nawet i w tych dużych zamkach, a małych nie będzie takiej różnicy jak to było u Fryderyka. Ale właśnie, zobaczcie to, katapulty będą tu ważnym elementem. Ponieważ dobrze wiemy, podczas jednych testów widzieliśmy, że wieprz nie ma jak się za bardzo przed tym bronić. To jest chyba jedyna obrona. Pałkarze, którzy mogą wybiec. Nie ma żadnych mangoneli, nie ma balist i naprawdę duże straty można zadawać. To przecież Filip w jednych testach, chyba właśnie na swoim odcinku, Filip jak się bił z wieprzem, to totalnie wieprza zniszczył. Tam mu została sama ruina, tylko mury z tyłu mu zostały, a resztę to wyciął katapultami. Więc u wieprza to będzie ważne. Któryś wieprz naprawdę podjedzie tymi katapultami i będzie mocno faszerował, no to zrobi sobie dużą przewagę. Bo szczerze tutaj nie wiem, czy dobrym pomysłem jest atakować pierwszemu tu. Tu nie wiem, czy to, że mój na przykład zaraz może zaatakować, czy to będzie dobre.
Bo wtedy ten drugi może wyjść z kontry, więc to się obawiam trochę o to, że na przykład ten ma więcej jednostek na tę chwilę. Jak już, to niech wyjdą razem, ale nie tak, żeby zaraz jakaś kontra była. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, u wieprza jest trochę takie 50-50, bo u Fryderyka jeszcze na przykład były te zamki dość mocne, więc jak jeden wyszedł, się wybronił i drugi wyszedł z kontry, to tam zamek w miarę był na tyle mocny, do tego też była fosa, że jednak coś tam się ciężko było przebić, tu się rozeszli i jakoś dało radę się wybronić. U wieprza tego nie będzie, tutaj jeden strzał z katapulty i się robi przejście, więc tutaj się trochę obawiam, że mój wychodzi pierwszy, nie powiem. Ale zobaczymy, może za to duże straty. Bo co jak co, ale trzeba pamiętać, że tu jest na nieoficjalnym patchu wieprz nie ma tak na przykład jak na Overlordzie, dużo kuszników na siedzibie, tyle co ma na wieżach. Tam ma bardziej łuczników. Okej, okay, ale widzę, że to nie są duże straty, ale wydaje mi się, że na tyle strat zada, żeby troszkę kupić sobie czasu i może zdąży zrobić te 400 jednostek, więc może się wybroni. No, ten turniej wieprzy może być dość długi, nie powiem. A może mogą nie być takie łatwe pojedynki. Wydaje mi się, że jasno-niebieski powinien być bezpieczny, mimo że ma no, sporą przewagę, no większą ma przewagę teraz ten czarny tu nad jasno-niebieskim. Chodzi z atakiem, bo mój jak atakował, no tamten miał ile? 80 jednostek mniej, co najwyżej. Zobaczymy, no te wieprze będą miały problemy z pokonaniem się. Okej, okay, ale jak się dobrze zestakuje. Oho! O, co ty gadasz? No nie wierzę. Myślałem, że to wystarczy. No to sobie obstawiłem. Ej, ale tak naprawdę wydaje mi się, że ten zamek, który tutaj jest, ten jasno-niebieskiego, on jest lepszy, no bo rekrutacja tam była nawet i o te 100 jednostek lepsza, ale w turnieju 1 versus 1 to przeszkadza, bo wyszedł całą swoją armią i tamten wyszedł prawie ze skontry, no może nie takiej szybkiej, no i te 560 jednostek nie wystarczyło. Kurde, no, a było tak dobrze. 560 jednostek, myślałem, że to na spokojnie wystarczy, tam była przewaga 300 jednostek, ale się tak zestakował. W tym zamku, o którym tutaj ja miałem, to jest o tyle minus, że on musiał tak daleko wyjść z tymi jednostkami. Unlucky, no to ja odpadam jako pierwszy, no to nieźle. Okej, okay, mamy teraz tak, wieprza numer 3 i wieprza numer 6 w drugim pojedynku. Zamek numer 3 będzie u żółtego i zamek numer 6 u fioletowego. Dobra, ten trójka powinna być z trzema wieżami, a szóstka chyba z dwoma. Już widzę, że jest na odwrót. Tak, ten powinien być jako numer 6, a ten powinien być jako numer 3. Okej, okay, udało się za drugim razem. Fajnie, fajnie. No i zobaczymy, który tu wygra. Czy tu katapulty? No w sumie w tym mówiłem, że w zamku numer 6 jest o tyle minus, że jak podjadą katapulty na przykład bardziej po tej stronie i zaczną strzelać w to miejsce, no to będzie troszkę kosztować. Zobaczymy, kto widzi, ale widzę, że jadą chociaż tu prawą stroną, jak pojadą i tą wieżę rozwalą. Dobra, ale żółty w ogóle ile wysłał tych katapult? Wszystkie co prawda zniszczone, ale to na pewno też dużo go kosztowało. Ej, co jest z tym wieprzem? On miał tyle pieniędzy, a ten już praktycznie wszystko wydaje. On musiał jakoś szybciej zaatakować i ten też wysyła taki pociąg teraz. Okej. Okay. Ciekawe, czy to w zależności, który to wieprz, wysyła też różne ilości tych katapult. Dobra, ten już jest bez kasy, a ten ma prawie jeszcze 20 tysięcy. No to w sumie, Aldo, może to jest taktyka fioletowego, bo znowu, może żółty zaatakuje jako pierwszy, a później fioletowy wyjdzie z kontrą. Zobaczcie, zaraz go wyprzedzi. To jest plan fioletowego, coś czuję. Fioletowy tu ma spore szanse w takim razie. Tym bardziej, że do tego zamku też będzie miał problem, w sensie żółty będzie miał problem w obronie. Bo jak tutaj się zrobi przejście, to on będzie musiał dość daleko wysłać te jednostki. Jakby się gdzieś tu przejście zrobiło. Więc w sumie fioletowy ma spore szanse, jak wyjdzie jakoś drugi. No chyba, że dużo strat otrzyma, no to nie. Okej, okay, fioletowy doścignął żółtego, ale kasa też już mi się skończyła i mają taką różnicę 35-40 jednostek. Teraz troszkę więcej już się robi. Nie, no 40 cały czas jest. Więc tu mogłoby nawet dojść do jakiejś wymiany, że jeden wyjdzie i drugi zaraz za nim może wyjść. I wtedy któremuś się oberwie, bo nawet jakby jakaś reszka jednostek się przebiła, no to chociaż może te wieże i by wybroniły, bo tu jednak na fioletowym ma dość sporo tych kuszników. Więc może i by dało radę, jakby przeszło takie 100-200 jednostek gdzieś dalej. No zobaczymy, ciekawy moment tu zaraz będzie. Ale nie, no fioletowy zobaczcie, jak odskoczył. To żółty będzie miał teraz szansę.
Jednak może być tu na odwrót, to żółty będzie atakował jako drugi w takim razie. Jest i atak fioletowego, 850 jednostek i 780 u żółtego. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Bo to jest na minus, że tak daleko musi wyjść, ale chyba dużych strat nie będzie miał. No i to jest w sumie teraz problem. Żółty będzie miał przewagę. Fioletowy uzbierał 2500 kasy podczas tego ataku, co jest bardzo mało. Dużo jednostek za to nie zrobi. Jedyne co, to może próbować przyblokować katapultami, ale żółty ich się pozbywa od razu. Więc żółty, jak dozbiera do ataku, to będzie miał szansę wygrać. I możliwe, że te pojedynki będą tak się kończyć. Który pierwszy będzie wychodził, ten będzie przegrywał. No i powiem wam, że fioletowy będzie miał jeszcze większe problemy niż jasno-niebieski. Jasno-niebieski z racji takiej, że miał ten większy zamek, w miarę mu ta rekrutacja szła, a zobaczcie, jak idzie fioletowemu. Jasno-niebieski miał 500, ile? 60? Tutaj będzie jeszcze mniej, a tu już idzie atak. I tu jest o połowę jednostek praktycznie mniej. Więc wygląda na to, że fioletowy też upada. I tak będą się te pojedynki kończyły, czyli kto wychodzi pierwszy, będzie miał spore szanse na przegraną. Tu tak naprawdę wydaje mi się, że ten właśnie zamek numer 7, czy jakiś tam inny jeszcze większy zamek, one są najlepsze u wieprza, bo one mu dużo pomagają. Jednak ilość tych kuszników na tych wieżach jest większa, ale w turnieju 1 versus 1 u wieprza wcale to się takie dobre nie wydaje. Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Okej, mamy teraz tak, wieprz numer 2 i wieprz numer 4. Wieprz numer 4 powinien mieć taki mniejszy zamek z dwoma wieżami, a zamek numer 2 wieprza powinien być taki też z trzema wieżami. Zobaczymy, czy tak się trafi. Tak, tu się trafiło dobrze. I tu się nie trafiło dobrze. Proszę tutaj, nie mów, że teraz ty zrobisz ten większy. Nie no, oni mi na złość robią. Okej. I okej. Zamek numer 2 i zamek numer 3, czy 4. Wszystko się zgadza. No i zobaczymy. Pomarańczowy w teorii też ma ten większy zamek. Zobaczymy, czy u niego będzie gospodarka lepsza, czy zaatakuje jako pierwszy i czy niebieski zaatakuje później z kontry i wygra. Zobaczymy, czy tu będzie tak samo. Jeszcze zobaczymy, jak te katapulty będą tu jeździć. Okej, pomarańczowy zaczął ostrzał. Pikinier przyszedł i się tego pozbył. Dobra. Tu niebieski zaczyna teraz ostrzał. Są pałkarze. No bronią się te wieprze przed tymi katapultami. Nie dają sobie strat zadawać mocnych. To jest dziwne na przykład, bo w testach to nieraz tak obrywali, że nie mieli co zrobić. Okej, niebieskiemu szybciej skończą się pieniądze. Pomarańczowy ma jeszcze 5000 w teorii będzie miał. No może mniej, 4. I zobaczymy, jak pomarańczowy troszkę odskoczy, będzie miał więcej tych jednostek i zaatakuje pierwszy, no to niebieski faktycznie będzie mógł zaatakować z kontry. Chyba, że będzie różnica na tyle mała, że zaatakują w tym samym czasie, to też tak może być. Biera się pomarańczowy z atakiem, 850 jednostek i 730 u niebieskiego. Dość sporą przewagę sobie pomarańczowy zrobił. Okej, jakby niebieski musiał tak daleko wychodzić, to może i uda mu się duże straty zadać. Okej. Nie no, nie uda się, no... Tu będzie kolejna kontra, no. Nie udało się niebieskiemu w ogóle, w sensie pomarańczowemu, dużych strat niebieskiemu zadać, no to jak tu wygrać? Zaraz będzie kontra, tu będzie 400, może 500 jednostek i będzie wygrana niebieskiego. Ewidentnie ten turniej jest tak zrobiony tutaj, żeby wygrać z kontry. Okej, niebieski zaraz dozbiera. No u pomarańczowego 500 jednostek, to można by się uprzeć, że jest jakaś szansa się wybronić, ale na przykład mój nie dał rady. 560 jednostek tam było. Niebieski zaraz powinien ruszać. No właśnie. I czy to się uda? Tu w teorii jest, no blisko ma do tej bramy. Jak tu się zrobi gdzieś przejście, to w teorii pomarańczowy też może się dobrze zestakować. Czy pomarańczowy będzie pierwszym, który się wybroni? Nie. No nie ma szans. Ej, ewidentnie tutaj jak chcecie, żeby wasz bot wygrał, to trzeba było wytypować tego ze słabszą gospodarką. Taki, żeby nie zaatakował pierwszy i musicie liczyć na to, że faktycznie trafi na takiego z lepszą gospodarką, żeby po prostu zaatakował jako drugi. To jest metoda na ten turniej. Niesamowite. Teraz tak, wieprz numer 1 z wieprzem numer 8. Zamek numer 1 to powinien być taki mały też z dwoma wieżami.
I zamek numer 8 powinien być taki większy. Ok, czyli jeden, drugi robi zamek numer 8. Czerwony musi zrobić taki mniejszy zamek. Wiem, że może byś chciał ten większy, bo ładniejszy, fajniejszy, ale nie ma tak. Okej, u zielonego jest zamek numer 8 i tu w końcu udało się po 10 resetach zamek numer 1. No i zobaczymy, w teorii ten zamek powinien mieć też słabszą gospodarkę, więc powinien zaatakować jako drugi. Zobaczymy, czy tak będzie. Czyli w teorii im mniejszy zamek w turnieju 1 versus 1 wieprzy, im mniejszy zamek tym lepszy, bo wolniejszy. Kto by się tego spodziewał? Okej, czerwony wydał już wszystkie pieniądze, ma 580, zielony ma jeszcze 4000 i 520 jednostek. Zobaczymy, czy przegoni, ale możliwe, że nie. Też zielony częściej atakował katapultami. No i zobaczymy, może tu jednak czerwony wcale nie wygra, bo ma na razie więcej jednostek. Ciekawe, czy zielony podgoni na tyle, żeby przegonić jeszcze czerwonego. Okej, zielony nie podgonił, czerwony zaraz będzie atakował. Więc tu może będzie na odwrót, tutaj zielony wygra w takim razie. Ma dość sporo jednostek, no raczej nie zdąży dozbierać na tyle, żeby wyjść w międzyczasie. Musiałby wyjść mając 800. Okej, przejście się zrobiło. No zielony się tu dobrze w miarę zestakuje. Okej, ale dużo strat chyba zielony też ma. Okej, tu się wszystko zmieni. Tu już tak nie będzie. Zobaczcie, ile zielonemu zostało jednostek. 180 tylko, to jest naprawdę bardzo mało. To już tak nie będzie. O i zobaczymy, tu się robi ciekawie. W końcu nie będzie jakiejś kontry. Zobaczymy, czy tu właśnie dzięki temu, że czerwony zadał tak dużo strat, zielony atakuje dopiero teraz i czerwony ma aż 900 jednostek. Czerwony wygra sobie ten mecz jako jedyny, mimo że atakował pierwszy. Aha, czerwony też wychodzi. Ej, no to w sumie to jest idealna kontra. Patrzcie na to. Czy to by wystarczyło? Jeśli to wystarczy, no to czerwony jako... Nie, no to musi wystarczyć. 600 jednostek, więc to jest 300. Dobra, w końcu ruszył. Co z 30 sekund się ustawiał. 230 jednostek, no to on to wygrywa. Czerwony jako pierwszy zmienił wynik i mimo tego, że pierwszy zaatakował, wygrywa. Czyli jednak można. Jednak można. Okej, już wiem, który jest który. Lecimy. Zamek numer 5 to będzie o właśnie z tą wieżą. Jakby tutaj z tym murem przy spichlerzu. A zamek numer 3 to właśnie ten zamek. Idealnie się trafiło za pierwszym razem. To mi się podoba. Zobaczymy, kto przejdzie do finału. Wieprz czerwony, czyli wieprz numer 1, udowodnił, że mimo tego, że atakujesz pierwszy, masz jeszcze szansę wygrać. Więc tutaj wszystko się teraz odwraca. Tu już jak czyjś wieprz zaatakuje jako pierwszy, to jeszcze nie musi się martwić. Wystarczy, że zada mocne straty. Da się jeszcze to wygrać. Okej, ale żółty ma sporą przewagę. Zobaczcie, ma 10 tysięcy. Czarnemu jeszcze pieniądze skończyły. 460 i 500 jednostek już tu będzie. No tutaj się zrobi spora przewaga u żółtego. No zobaczymy. Zobaczymy, czy żółtemu się uda tak tyle strat zadać. Żółty ma przewagę 130 jednostek. Ciekawe, czy żółtemu udałoby się może wygrać tak za pierwszym razem, mimo że na przykład ten czarny miałby też 700, 800 może prawie jednostek. Czy to by było możliwe tak się zestakować? Jak tam jest w tym zamku? No w teorii, jakby tu bramę rozwalić, czy nawet tutaj gdzieś przejście by się zrobiło, to te jednostki troszkę muszą przejść. Jakby się dobrze żółty zestakował, to ma szansę w sumie. Tu musi mieć sporą przewagę. No 150 jednostek to prawie nie jest tak źle. To może by mogło się udać. Zobaczymy, atakuje. Równa przewaga, no prawie 150. No teraz w sumie już więcej nawet, 150 jednostek. No i zobaczmy, czy to jest możliwe. Taran, katapulta sama już zrobiła przejście na pewno. Już wszyscy ruszyli. Okej, to jest dobre. Tu się może dobrze zestakować dzięki temu, że nagle ten mur został naprawiony. Tam jeszcze, no ale też jednak dużo jednostek tu było. 300 jednostek, to dużo. To dużo strat. Możliwe, że tu się skończy tak samo jak był pojedynek z czerwonego z zielonym. Zostało 300 jednostek, no to szybkiej kontry nie będzie. Czerwony, czy czemu, czerwony. Żółty troszkę kasy miał, więc zrobi te 300 jednostek. Atakuje czarny, no i zobaczymy jak to wyjdzie.
U żółtego 830 jednostek było. Też zadał dużo strat. Więc teraz jeden i drugi musi zbierać. Tyle samo strat sobie zadali, bo tam zostało wtedy po tamtym ataku żółtego też 300 jednostek. No zobaczymy, tu wyrównany pojedynek się robi. Jeszcze ile katapult tu przyjechało? Okej. Wybiera się żółty z atakiem. No i ma przewagę 200 jednostek. Czy tu by się mogło coś udać? Nie ma jeszcze przejścia, a nie jest przejście. No i zobaczymy. Czy byłaby szansa się stakować? Jednostki troszkę się rozeszły. Okej. Ale ledwo się wybronił. No dobra, zobaczymy. Tu walka trwa. Tu nie ma zwycięzcy tak łatwo. Wybiera się czarny z atakiem. 880 jednostek miał, a żółty ma ponad 1000. I jak żółtemu udałoby się z jakiejś kontry zaatakować, a nawet jak dużo nie straci, zostanie mu takie 600 jednostek, to też sobie poradzi. No i wygląda na to, że żółty teraz będzie miał spore szanse, jak tylko dozbiera do tego ataku. Będzie miał przewagę minimum 400-500 jednostek, to może już mu się uda. Atakuje żółty. Ma przewagę 400 jednostek. Zobaczymy, czy to by się udało. Przejście się zrobi bardzo szybko. No już stówkę jednostek stracił. Musi się dobrze zestakować. Wydaje mi się, że ma szansę. Tutaj jest dość mocno zestakowany. Wygrywa. W końcu zrobił sobie taką przewagę, ale to był już znacznie bardziej wyrównany pojedynek w porównaniu do całej reszty. Drugi półfinał to będzie wieprz numer 1 z wieprzem numer 4 i jeden i drugi ma taki mały zamek z dwoma wieżami. Zaraz zobaczymy, czy uda się je trafić za pierwszym razem. Tu jest chyba ok i tutaj też jest ok, tak? To jest zamek numer 4 i to jest zamek numer 1. No i zobaczymy, jak to wyjdzie tu. To będzie ciekawy pojedynek, bo jeden i drugi ma ten mały zamek. Okej, tu katapulty mogą spore straty zadać, jak tak troszkę postrzelają właśnie w to miejsce i widzę, że od tej strony bardziej jeżdżą. To może to niebieskiego wieprza troszkę będzie kosztowało. Ale z drugiej strony to może wyjść też mu na plus, bo jak wtedy czerwony wyprzedzi z tymi jednostkami, no to później wiadomo, jak to się skończy. Może być dobra kontra. Ale no właśnie. Za to ten zamek dostał ode mnie słabą ocenę. Bo tutaj naprawdę to jednak troszkę strat zadaje. No, czerwony będzie miał przewagę, ale czy to mu wyjdzie na dobre? Ostatecznie może jeszcze nie, zobaczymy. Okej, czerwony ma przewagę 100 jednostek, więc raczej pokonać mu się niebieskiego nie uda. Chyba, że się zrobi przejście jakoś w tym miejscu i może... Ej, ale tam dużo jednostek było. Czy to by mogło pomóc, że oni tak się zestakują dobrze? Dużo już stracił, ale niebieski też za to dużo straci. Okej, okay, no niebieski może będzie miał szansę, jeszcze zobaczymy. Ale tu, że od tej strony zaatakował, to go dużo kosztowało. Jakby mu znacznie więcej jednostek zostało, jakby się przebijali gdzieś tędy. Ale jeszcze może niebieski będzie miał szansę, zobaczymy. Wybiera się niebieski z atakiem, no i też ma przewagę 100 jednostek, więc raczej tu się za dużo nie uda zrobić. Wieprz strasznie też rozciąga te ataki. Więc jak czerwony dobrze się wybroni, to czerwony będzie miał szansę. No i skończy się tak samo jak w jego w sumie pierwszym pojedynku. Czerwony też niby pierwszy zaatakował, ale ostatecznie i tak wygrał. I na to się zapowiada. 550 jednostek. Prawie nic tutaj niebieski nie zrobił. Więc czerwony raczej to wygra. Atakuje czerwony. 900 jednostek i 550 u niebieskiego. No i wygląda na to, że ma spore szanse. Niebieski wygra w tym, znaczy niebieski, czerwony wygra w tym samym stylu po raz drugi. Dokładnie. Atakuje po raz pierwszy. Potem broni się i atakuje po raz drugi. I wygrywa. To jest jego taktyka. Zobaczymy, czy w finale to przejdzie. Okej, ale zanim jeszcze finał, trzeba stoczyć pojedynek o trzecie miejsce. Wieprz numer 4 z wieprzem numer 5, to oni odpadli z półfinałów. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Niebieski, czy trafisz na ten sam zamek? Okej, okay, to jest ten sam zamek. I tu jest zamek numer 5. Bardzo dobrze. Wszystko się zgadza. Okej, okay, ten pojedynek może być ciekawy o trzecie miejsce. Bardzo blisko siebie, ma tylko 8 jednostek różnicy. Teraz już troszkę więcej. Ale tu by mogło się już tak wydarzyć, że jeden zaatakuje i w momencie jeszcze zanim te jednostki się ustawią, ten drugi też wyjdzie.
Moglibyśmy w końcu zobaczyć takie starcie przy rzece. Zbliża się. Ten powinien atakować. Jeden wychodzi, a drugi też wychodzi. No i zobaczymy. Czy komuś to... Oj, 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 oj. Czy to by wystarczyło? To wystarczy. No to niebieski... Niestety, ale nie przechodzisz dalej. Znaczy nie przechodzisz, nie zdobyłaś pucharu. A zatem mamy wielki finał. Wieprz numer 1 z wieprzem numer 3. Wieprz numer 5 zajmuje miejsce trzecie. Ten z czarnym kolorem. I wieprz numer 4, czyli ten niebieski. No, wieprz numer 4 na czwartym miejscu. Idealnie się złożyło. No i teraz tak, wieprz numer 1 z wieprzem numer 3, finał, zaczynajmy. Jestem ciekaw, czy ktoś typował czerwonego albo żółtego. Okej, to jest zamek numer 1, ty nie powinieneś mieć takiego zamku. Ty musisz mieć jakiś inny. Zamienię miejsce, może się uda, bo coś nie chcą robić. No serio? Szósty reset. O, w końcu. Jest zamek numer 3 i jest zamek numer 1. No i zobaczymy, czy taktyka czerwonego tu znowu wypali. Czyli on uzbiera jako pierwszy, zaatakuje, później się wybroni i zaatakuje po raz kolejny. Tak dwa razy wygrał, zobaczymy, czy w finale to przejdzie. No na razie wygląda na to, że czerwony stosuje swoją taktykę, czyli będzie atakował jako pierwszy. 40 jednostek przewagi. No tu już raczej nie uda się tak zrobić, żeby jeden i drugi wyszedł w tym samym czasie. Coś mi się nie chce wierzyć, że żółty dozbiera te 50 jednostek w momencie, w którym czerwony się będzie ustawiał. Ale zobaczymy, no jest jakaś szansa na to, ale możliwe, że czerwony będzie tu próbował tej swojej taktyki. Zobaczymy, czy mu się uda. Okej, atakuje czerwony. Odskoczył troszkę od żółtego, nie powiem. Tu wyjdzie jego plan. 550 jednostek, to już ten plan chyba jego nie wypali. Ostatnio jak atakował innych, to zostawało im ile? Jednemu to chyba tam ze 180 jednostek zostało, jednemu 300. Żółtemu zostało 550. No i ten plan tu się nie uda. Wieprz numer 3 wygra to raczej. Ci, co obstawiali czerwonego, na pewno będą zawiedzeni, ale tutaj no plan był dobry, tak? Drugie miejsce będzie, ale na to wygląda, że to już z żółtym nie wygra. Wieprz prosiak, czyli żółty. Wygląda na to, że najsilniejszy ma zamek w turnieju wieprzy. W teorii czerwony może jeszcze będzie miał szansę się wybronić. 470 jednostek. Temu brakuje ile? 70, no to tutaj też będzie z 70 jakoś. No i będzie szansa. Będzie szansa może się wybronić. Jak żółty to zepsuje, to może jednak plan czerwonego by wypalił. Ale czerwony na pewno też otrzyma mocne straty. Plan czerwonego zakładał tak, że... zaatakuje, dużo wybije, potem się wybroni. No czy tu by tak wyszło? No w teorii jest szansa. Zobaczymy, idzie żółty. Do czerwonego łatwo się przebić, ale też dobrze się może zestakować. Daleko wychodzi. Za daleko, a był blisko. Jeszcze może z 50 jednostek więcej by zrekrutował i by się wybronił. I może jego plan by zadziałał. Chociaż w sumie nie, no plan by nie zadziałał, bo też by za dużo stracił. Okej, także mamy turniej zakończony, wygrywa żółty. Więc... żółty okazuje się najsilniejszy. Czerwony drugie miejsce. Czarny trzecie miejsce i niebieski czwarte miejsce. Więc to by było na tyle w tym turnieju. Jak macie jeszcze jakiś pomysł, jeszcze będzie na pewno jedna postać, bo pojawił się pomysł, żeby też zrobić kalify w tym trybie. I kalify pojawią się, kalify będą w niedzielę. A w sobotę będzie jeszcze inny turniej, 2 vs 2 na Overlordzie z milionem. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i do jutra do 10. Na razie.